Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku i tym razem witam z warsztatu, ponieważ możemy sobie odblokować kolejny poziom. Tutaj mamy pracownię kartografa, która zwiększa nam tylko prędkość poruszania się po mapie o 5%. To jest chyba na razie niepotrzebne moim zdaniem, kosztuje dodatkowo tysiaka, więc zrobiłabym warsztat, który da nam możliwość stworzenia takich kart jak wóz bojowy, pułapka miażdżąca i szabrownik. I teraz tak, wóz bojowy jest nam znany, ponieważ mamy taką kartę. Co ciekawe, gdybyśmy zrobili sobie taką drugą, to moglibyśmy atakować sami siebie, na przykład nasze dwójki, czyli stwórz dwóch lekkich piechurów z prawej strony, którzy mają punktów 2. I na przykład mewą zaatakować swoje jednostki, które przecież po śmierci zadają aż po 5 punktów obrażeń wrogim jednostkom. Więc moglibyśmy to tak rozegrać. Poza tym siła to jest 10, też dość ciekawa, ale mamy też pułapkę miażdżącą. Jest to szpieg, czyli rzucamy na pole przeciwnika. I co ona robi? Zmienia siłę każdej jednostki w tym rzędzie na średnią siłę wszystkich jednostek. I następnie niszczy tę jednostkę. Mamy też szabrownika. I tu dokładnie nie wiem, o co chodzi. Oczywiście rzucamy ją do siebie. Zniszczy jednostkę na prawo, czyli niszczy naszą jednostkę. I wzmocni tę kartę o jej siłę. Jeśli to artefakt, nie wiem, które karty są artefaktami. Chyba te, prawda? Też nie jestem pewna. Zniszcz jednostkę na prawo i wzmocnij tę kartę o jej siłę. Jeśli to artefakt, wzmocnij tę kartę o jej obecną siłę. Nie wiem, możemy sprawdzić. W każdym razie mamy teraz dostępne trzy nowe karty. I tak się zastanawiam. Niestety max mamy 125. Więc nie wiem, czy nawet jak jej zrobię, to będę mogła jej dodać tak naprawdę. Musiałabym innych się wtedy pozbyć, na przykład rywiskiego pikiniera. Dwóch mamy, medyków polowych. Wagenburga razy 2. Tych bym mogła ewentualnie się pozbyć. Jeżeli dodam, to mam 131 i przekraczam o dużo, 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 za dużo. Za dużo o jeden. Kurczę, jak to teraz tutaj zrobić? A wozów bojowych mamy aż 3, czyli mam 2. Kurczę, nie spojrzałam. Leryjski kusznik. To kusznik się przydaje, aż 5 mam. No dobra, na razie tak zostawimy to. Czekaj, nie, co się stało? Aha, 24 za mało o jedną kartę. Bo tyle wyrzuciłam. No dobra. Kasy straciłam, niemniej jednak do przodu. Okej, opuszczamy obozowisko i patrzymy, co będzie się działo dalej. No i mamy tutaj tego wieśniaka, o którym wspominałam, taki wyrośnięty. Przepraszam. Pani, właściciel kramu prosi o posłuchanie. Mówi, że na czas wojny zamyka interes i odda wszystkie towary, których jeszcze nie sprzedał. Jeśli tylko oddelegujesz kilku żołnierzy, by odeskortowali go do najbliższego miasta. Ale ci żołnierze to mi wrócą, czy nie? Bo to jest aż minus 4. No niech ma, no. Mamy kolejną część. To będzie chyba dwimeryt, prawda? Ale nie mam pewności. I teraz pytanie. Tu mamy coś do podniesienia, to podniesiemy. Teraz pytanie. Co tu się dzieje na lewo od nas?
No, tylko teraz w jakąś zasadkę nie wpadła, wolałabym nie. Tu się coś dzieje niedobrego. Mewę przejeżdżała nieopodal wioski splądrowanej przez Nilfgaardczyków. Z daleka słychać było krzyki, ale nie były to wcale zawodzenia, tylko przekleństwa. Daleko, łachudre! Nie żałuj mu! Litości, zmiłujcie się! Na placu pośrodku osady zebrali się chłopi. Stali wokół zakrwawionego, kulącego się elfa i ciskali w niego kamieniami. Kiedy Mewę zażądała wyjaśnień, z tłumu wystąpił kowal o ogorzałej twarzy. To nilfgaardzki szpieg, pani! Przez niego tu przyjechali, wieś nam zniszczyli, powinien wisieć! Mężczyźnie wtórowali pozostali mieszkańcy, a elf padł królowej do stóp. Ratuj Rena! To kłamstwa! Robią ze mnie kozła ofiarnego tylko dlatego, że jestem elfem! Macie jakiś dowód na jego winę? Spytała Mewę. Ktoś widział, jak rozmawia z wrogiem? Miał przy sobie monety z obcym herbem? Chłopi patrzyli na królową z niechęcią, zaciskając pięści. Ale milczeli. Nilfgaardczycy nie potrzebują zachęty, żeby grabić nasze domy, wierzcie mi. A teraz rozstąpcie się i puśćcie tego nieszczęśnika. Zalany łzami elf dziękował królowej, prosząc jednocześnie, by pozwoliła mu dołączyć do swego orszaku. Błagam pani, Dwan powierzał mnie na najbliższym drzewie, jak tylko się oddalisz. Niech będzie. Powiedziała królowa po chwili namysłu. Zgłoś się do kwatermistrza, niech znajdzie ci jakieś zajęcie. A teraz w drogę. Żołnierze opuszczali wioskę, odprowadzani przez nienawistne spojrzenia mieszkańców. Mewę odetchnęła, kiedy kryte strzechą dachy zniknęły za drzewami. No nic, nie udało nam się uratować tamtego miasta, tak jak tłumaczyłam. Kurczę, chciałam tam tych nieludzi uratować, ale... Długa historia. Wyjście miłościwa, pani, ale czarni nie. Wyjście miłościwa, pani, ale czarni nie. Więc, no chociaż tego jednego biedaka tutaj nam się udało uratować. Szukamy płotku. Gdzie mamy tę mapę? Mapa Malcolma. Mapa chłopa, to znaleźliśmy. Mapa Miłki. O, chyba niechcący to odnalazłam. No to super. To teraz jeszcze to nam pozostało do odnalezienia. Czyli płot. Tu jakieś kopczyki. Mam nadzieję, że to jakoś znajdziemy. Nawet przypadkiem, nie zaglądając po wszystkie... kątach. Tu jeszcze coś jest ewidentne. Sprawdźmy mapę jeszcze przy okazji, żeby niczego nie ominąć. No i niczego nie ma. Tutaj jest coś. Tablica ogłoszeń. Więc to cały czas do góry się kierujemy. O, coś tu na dole zostawiłam. Ach tak, tu jest przy tym nilfgaardzkim obozie. Ja tak się zastanawiam, czy nie powinnam ich przyatakować teraz. Możemy spróbować. Najwyżej gdzieś się przeniosę i wtedy pójdę do góry. Jedno i jeszcze coś tutaj powinno być. Aha, to w obozie już konkretne. No zobaczymy, czy oni nas pokonają, czy nie, bo to cały obóz jest. Z tego co pamiętam, to chyba jakieś ostrzeżenie było. Ale tu już nie mogę do tej kapliczki podejść drugi raz. Szkoda. Oho. No nie wiem, czy się nie rzuciłam za mocno. Za trzonem nilfgaardzkiej armii szły oddziały furażerów. Opróżniali spichrze, rekwirowali konie, rabowali kosztowności. Choć rozbicie tych oddziałów nie było kluczowe dla wsparcia wroga z kraju, Mewę nie zamierzała ich ignorować. To bym wymieniła. To też.
To na razie tak samo. Chyba tak to zostawimy. No zobaczymy, jak nam pójdzie. Co on ma? Zadaj wrogowi obrażenia równej liczbie twoich jednostek. Sojuszniczych. Okej. Marnuje się w wojsku. No, tych kart jeszcze nie widzieliśmy. Po jednej turze na początku tury wezwij egzemplarz tej jednostki ze swojej talii. To będą się tak wzywać. Ekstra. Ten wóz by nam się przydał teraz, ale go nie ma. No nie, tę kartę serio akurat. Musimy sobie ufać. Naciągają się z żołdem. Nie wiem, czy nie spasuje w tej chwili. Znowu ziemniaki! O nie. Nowe rozkazy? Nie. Teraz musimy dwie wygrać. No, zobaczymy. Co mi tutaj zniszczył? Co? Czemu mam dwie karty zniszczone? Halo, dwóch łuczników. Kurde, niedobrze. Zagraj losową jednostkę ze swojej talii i wzmocnij ją o 2. A ten? 2 punkty obrażeń. Za każdym razem, gdy pojawi się sojusznik, daj tej jednostce ładunki. Raz za wodę, raz na torzu. 5 punktów, gdyby mi zniszczyła. Pięć. Gorzej jak w tego trafią. No więc możemy spróbować. A nie mogę w swoich jednak. O, to przykra sprawa, szkoda. No to było takie fajne. Kurczę. Dwóch do bicia. Ale nie tego właśnie. O Boże. Pięć. On ma 6 pancerza aż. O niedobrze. Na początku każdej tury wzmocnij sąsiadujące jednostki o 1, jeśli ta jednostka ma pancerz. A ma. Mm-hmm.
Ale będzie się boostował. Nice. Kurde, nie wiem, mi tej jednostki. Lyria! Zaraz się wzmocni. Zrobiłam źle. Było trzeba wozu bojowego nie wzmacniać, tylko dać mu zbić, a potem sobie wzmocnić właśnie tego łucznika. Mówię tak, 4, 4, 4, 1. I tu i tak im zostanie dwa pancerza. I tak będą dalej się boostować. Kurczę, niedobrze. Powiedz, że żartujesz. Wystarczy jeden strzał. 2, 4, 5. 5 punktów. Czyli tak, oni sami siebie wzmacniają. No, dość ciekawe to wszystko. Mogliby być bić, ale nie chcą. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Weselasej fil! Tak, to na pewno jest ważna lekcja. Tylko jaka? No mamy przeklapane. Ja to już nie muszę. A gdybym teraz tych swoich tutaj zbiła, zadaj wszystkim jednostkom w rzędzie przeciwnika, ale przeciwnika tylko mogę. Kurde, niedobrze. Elegancko mnie goni, to? 101. 102, 103. No nie. I zniszczy mi łucznika. God damn it. Wskaż mi cel. No.
No. Nie tak głośno. Oficer polityczny usłyszy. Co? Kto śmie? Czego chcesz ode mnie? W kółko to samo. Jeszcze mu 4 karty zostały, nie? Ma jeden pancerza tylko. Jej wysokość jest wyjątkowa. Niedobrze, mogłam spasować. Zepsułam. Faktycznie nie zauważyłam. I co, muszę teraz coś rzucić i zostanę bez karty. Jedna karta będzie jedynie. Niedobrze. Arbalest, na twój rozkaz. Zostawił sobie 4 na później, nie? Bardzo ładnie to zrobił. I wygra trzecią. Będziemy mieli powtórkę. Świetna karta. Ekstra. No i to jest przegranko. Czyli będzie trzeba zrobić powtóreczkę. No tak, to do wymiany, to do wymiany, to do wymiany. To na razie też i to też. Dziesiątkę będą mi tłukli. Okej. No ale coś trzeba rzucić. Raz za wodę, raz na torze. Znowu ziemniaki? Nie. Pancerz ich nie uratuje. No. Nie tak głośno. Oficer polityczny usłyszy. I teraz pytanie, co zrobić? Mamy 22, on ma 9. Mamy 14 kart pasować. Helherzen! Rascheis! Intwe! Intwe! No i właśnie nie wiem, co on mi tu robi z kartami, że on nie zjada. Nowe rozkazy? Czemu ta karta mi znikła? Czemu znikła moja karta, się pytam. Czego chcesz ode mnie? Serio? Zjedą mi tych uczników. Jeden.
Ta, to na pewno jest ważna lekcja. Tylko jaka? Mam piach w butach. 10. Nice. Ja to już nie muszę. Szkoda, że tak na rząd jeden nie rzuca. Poczekam jeszcze. Ciekawe, czy mi zbije ten pancerz mocno. A co zrobię? Po jednej turze na początku tury wezmę egzemplarz tej jednostki ze swojej talii. Okej, czekam. Mewy na te piątki ładnie mogłaby się rzucić. Lyria! Tarcz nie ma. W kółko to samo. No. Diabl. No idę, już idę. Nilfgaard! I teraz co możemy wrzucić? Możemy spróbować medyka polowego. Pocisz się w tej kurcie? Ja to już nie mam sił. O, znów na front. I teraz trzeba mu dorzucić kartę ładnie. Wystarczy jeden strzał. 7 punktów. Okej. Pięć, dziewięć, cztery, dwie czwórki.
Nie będzie. Spasuje czy nie spasuje? Nie spasuje, spasował. No dobra, czyli ja też pasuję. On 5 kart sobie zostawił, mi 6. No i ostatnio, ciekawe co tam będzie miało. Jakim zeżra jakąś kartę? Czemu te ziemniaki zostały tutaj? O co chodzi? Czyku ziemniaki zostały! Ej! Dlaczego ziemniaki zostały do kolejnej bitwy, rundy? Ej, o co tu chodzi? Marnuje się w wojsku. Co? 101, 102, 103. Wskaż mi cel. Oto zagadka. Kompania, naprzód, marsz! Niedobrze wypadło. Skoro nalegasz. Eselasej hil! Elansein! 8. Mhm. Dwie czwórki, jedna szóstka, ósemka, dwie jedynki. 4. Zróbmy z tego 5 będzie w sumie. Kurde, niedobrze. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Rozumiem, że tutaj... Poczekajcie. Ten znak oznacza, że karta zostaje do następnej rundy. Tak to przynajmniej wygląda. Ta karta jest bez sensu. Trzeba ją zmienić. Arbalest, na twój rozkaz. Nie tak głośno! Oficer polityczny usłyszy. Nie nic. Pasował z jedną kartą? Czyli, no dobrze, to wygraliśmy. Nie wiem, mogę tu rzucić, ale po co, nie wiem. No i super. Pokonaliśmy ich, nie będą tutaj kraść, ludzi mordować. Trochę się zeszło. Od Duke Ardal, no spotkaliśmy go, prawda? Wielki kanclerz, dowódca Grupy Wschód, pułkownik Eowyn Wargleivitz. Waszym priorytetowym zadaniem jest zdobycie Drowgardu. Przejęcie tego miasta w pierwszych dniach wojny da naszym stronnikom dodatkowy argument w negocjacjach z lyryjskimi arystokratami. Królową Mewę nie należy się przyjmować. Wedle naszego wywiadu dopiero co przekroczyło granicę na czele niewielkiego oddziału. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla naszych planów. Dobrze wiedzieć. Dobrze, że się ich pozbyliśmy. Szkoda, że tak mało łupów. Tak, bardzo mało, nawet bym powiedziała. Kiepsko. To chyba jedna z bardziej wymagających bitew była. Nie wiem.
Dobrze, to teraz sobie sprawdźmy, gdzie się udamy. Do góry. W to miejsce. Przenieść możemy się dopiero od znaku drogowego. To spróbujmy. Przeniesiemy się tutaj. Można też na przykład... przerwać. Okej. Okay. Czyli słuchajcie, mamy tutaj... Może nie będę tego wycinać. Tej pierwszej przegranej. I spotkamy się w następnym odcinku. A czemu tutaj znowu krzyki? Halo, przecież pomogłam. No. Mówi, że tutaj już powinien być spokój i cisza. Mamy tablicę, tu mamy coś ciekawego. No to sobie porobimy już jutro, bo widzę, tu jest przejście. A tu jak się dostać? Na drugą stronę? A, tu było trzeba bramą. No nic. To czyli obadamy sobie to tutaj. Tu mamy jakieś zadanie główne. Spróbujemy, chyba że się cofnę tutaj do drogowskazu i wkroczę tu, do, nie wiem, do tych zabudowań. Ja wam dziękuję serdecznie za ten odcinek i zapraszam na kolejny. Trzymajcie się, pa pa!